sobotę 6 października franciszkanie zaprosili mieszkańców Krakowa do świętowania imienin swojego założyciela, świętego Franciszka z Asyżu. O całym przedsięwzięciu opowiada prezes Fundacji Brat Słońce, jednego z organizatorów Dnia Świętego Franciszka. Fundacja Brat Słońce obok prowincji świętego Antoniego, błogosławionego Jakuba Strzemie, jest organizatorem dzisiejszego spotkania, uroczystości takiej bardzo, bardzo wielkiej, związanej z Dniem Świętego Franciszka. I dlatego na to popołudnie zapraszamy wszystkich chętnych krakowian, również turystów, czy tych, którzy chcieliby przez chwilę chociaż zobaczyć, co tutaj będzie się działo na placu. A chcemy zaprezentować nie tylko to, co fundacja robi, czym jest, po co została powołana, ale też te działania, które franciszkanie podejmują, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Dlatego też mamy piękne stoisko misyjne, gdzie można nie tylko obejrzeć, ale również kupić sobie eksponaty misyjne, a dzięki temu wesprzeć misję. Chcemy zaprezentować mnóstwo kolorów, bo mamy wiele pamiątek z Ameryki Południowej, przede wszystkim z Ameryki Południowej, bo tam najwięcej takich drobnych rzeczy ładnych produkują. I w ten sposób chcemy też trochę ludzi przenieść wyobraźnią, także sercem, żeby poczuli się blisko tamtych ludzi daleko na innych kontynentach, którzy są naszymi braćmi w wierze. Mamy stoisko Fundacji Brat Słońce, gdzie są nie tylko rękodzieła w postaci pięknych świeczek i ciastek upieczonych przez wolontariuszki, a świeczki zostały zrobione, nie upieczone. Mamy dzieci, które przy stoliku kolorowanki różne wypełniają i współpracują tutaj z paniami opiekunkami. Przenosząc się dalej, mamy Instytut Studiów Franciszkańskich. To jest stoisko bardziej poważne, bo takie naukowe, gdzie można zobaczyć, co z teologii, z nauki prezentują franciszkanie. Na dzisiaj przygotowaliśmy kilka naszych pozycji książkowych, w tym najnowszą, którą wczoraj odebraliśmy z wydawnictwa, Krucjata bez krucji, o franciszkanach na ziemiach islamu. Jest to publikacja, która jest po konferencji, pierwszej z cyklu konferencji Terytoria. Oprócz tego będziemy dzisiaj informować o naszych studiach podyplomowych, które prowadzimy w porozumieniu z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II i będzie też można porozmawiać z naszymi studentami. I wreszcie mamy gości z Chęcin, to jest około 100 km od Krakowa. Tam jest klasztor, który odzyskaliśmy niedawno i w którym mieści się ośrodek profilaktyki uzależnień. Ponieważ jesteśmy ośrodkiem, który do życia powołali franciszkanie, dlatego tym samym się kierujemy. Chcemy się podzielić. Chcemy się podzielić tym, co mamy. Chcemy pokazać, że można fajnie spędzać czas właśnie też tym trzeźwiejącym ludziom, żeby zobaczyli, że takie pikniki są fajne, że warto na nich być, że warto przyjeżdżać na takie imprezy, że niekoniecznie musi być alkohol, narkotyki, żeby się dobrze bawić. Przyjechaliśmy z różnymi wyrobami, takimi jak na przykład różyczki, jakieś aniołki, własnoręcznie robimy wszystko, robimy z gliny, ze szkła też dużo, jest to jakiś tam proces terapii, to jest zajęcia terapeutyczne, warsztaty takie. My na co dzień tym ludziom uzależnionym promujemy duchowość franciszkańską. Próbujemy otworzyć im oczy. Oni mieli oczy tak naprawdę skierowane tylko i wyłącznie na to, co było dla nich Bogiem. Narkotyk, uzależnienie, grupy, z którymi byli, najczęściej grupy przestępcze. I teraz dostrzegają piękno. Piękno świata. Zaczynają widzieć, że drzewa potrafią kwitnąć. Także małymi krokami próbujemy pokazać piękno stworzeń. Dziś nad Krakowem nie tylko piękne słońce, ale przede wszystkim pokój i dobro w sercach tych, którzy przyszli na skwer przy Franciszkańskiej, żeby wspólnie spotkać się ze świętym Franciszkiem. No tak jak warto się spotykać z rodzicami, jak warto się spotykać z kimś, kogo się kocha, no właśnie dlatego warto się spotkać z Franciszkiem. A jeszcze jak się człowiek ma okazję spotkać z kimś mądrzejszym od siebie, to już w ogóle jest dobrze. Można się czegoś nauczyć, a myślę, że ten dzień tutaj uczy nas, nie tylko treści, które są, ale klimat tego wydarzenia uczy nas i przekonuje, że warto. A jak kojarzy się święty Franciszek obecnym na franciszkańskim pikniku? Znaczy, pierwszy, który pewnie się narzuca, to z osobą jakąś taką, która najczęściej przedstawiona jest może na nieszczęście w mediach, obcująca ze zwierzętami, z ptaszkami i tak dalej. Ale z tego, co wiem, to wcale to nie jest taki prawdziwy obraz świętego Franciszka. To był człowiek, który rzeczywiście walczył, dużo poświęcił, dużo sam z siebie zrezygnował.
No i a dla nas chyba jest tym bardziej bardzo szczególna ta osoba, bo ten oto mężczyzna ma na imię Franciszek, więc jakby... Patron naszego prawa, Franciszkowie, skrzydlać i chwalcie Boga, chwalcie Boga, poczymy z Bożego. Z radością też. Przede wszystkim z radością i taką pogodą ducha ogromną. Cykle zajęć. Z dobrym, bo przede wszystkim te działania, które oni podejmują, mają na uwadze właśnie dobro drugiego człowieka i są właśnie skupieni przede wszystkim nie na sobie, tylko na kimś innym i właśnie w innych ludziach odnaleźć też Boga. Kulminacją Dnia Świętego Franciszka był wieczorny koncert uwielbienia. Soliści Małgorzata Szarek i Marcin Jajkiewicz, chór Voce Angeli działający przy Bazylice Franciszkanów, Krakowska Orkiestra Dell'Arte oraz muzycy Sebastian Iwanowicz, Grzegorz Urban, Piotr Baron, Przemysław Kostrzewa, Tomasz Dworakowski, Andrzej Solarski, Krzysztof Kwiatkowski i Tomasz Majewski pod kierownictwem Piotra Pałki zagrali nie tyle wspaniały koncert, ale wraz z prowadzącymi Lidią Jasgar, ojcem Andrzejem Zającym i ojcem Grzegorzem Siwkiem pozwolili zebranym włączyć się we wspólną modlitwę. Uwielbienie Boga razem ze świętym Franciszkiem. Ja muszę powiedzieć, że odkrywam cały czas tą bazylikę. Od tych 13 lat, jak tutaj współpracuję, jestem, odkrywam piękno tej bazyliki, a przez nią rok po roku świętego Franciszka. Do świętego Franciszka chyba jeszcze bardzo mi daleko, bo jego duchowość, jego piękno, jego głębia jest niesamowita. I próbuję to zgłębiać. Myślę, że ten koncert jakoś przybliżył mnie. Szczególnie słowa ojca Andrzeja i pani Lidii, które mogą się też wsłuchiwać z boku, choć czuję niedosyt i będę musiał na spokojnie jeszcze do tych słów zerknąć i poczytać, ale z dużym spokojem.